Witamy w kolejnym odcinku Wodnika Szuwarka. Dzisiaj jesteśmy nad rzeką. Metoda wędkarska nietypowa, na kanale jeszcze nie pokazywana. Łowimy na muchę. Udało mi się namówić Radka, który jest specjalistą w tej dyscyplinie. Czasu za dużo nie ma, ale 2-3 godzinki zgodził się mi poświęcić. Także trochę teorii na wstępie. A być może też uda nam się uwiecznić jakiś hol ryby. Póki co lecimy z czołóweczką i zaczynamy. Co się to dzieje? To jest też przypon, czy jak to się nazywa to łączenie? To jest przypon, ale to jest z żyłki, nie? I różną długość ma ten przypon z żyłki, czy standardowo? Standardowo się tak mniej więcej robi, tak jak jest długość wędki, tak? Zależy jaka wędka, taki przypon. Jak mamy tutaj w tym momencie 2,7, to robimy tak na 2,80. I wtedy jest taka idealna, nie? Łowimy czwóreczka, piąteczka. Czwóreczka, piąteczka, to co to jest? Grubość tej linki? Co? Grubość kija. Tak? I jego elastyczność. Najbardziej optymalny taki na początek, na takiego delikatnego łowienia, gdzieś tam właśnie pstrągi, jakieś tam klenie. 4-5, to jest idealnie. Czwóreczka ta mniejsza na przykład, można zobaczyć. Idealnie. No, pierwsze podboje z muchówką. Przy małej rzeczce tutaj nie jesteśmy nad sanem, że mamy 30 metrów wody. Tutaj pod takim małym, na przykład małą wędką jest fajnie, na przykład pod krzakach można gdzieś podejść. Ile trzeba dać za taki kij? Po 200. No, czyli jest normalna cena. Jest różnica, czy na prawą, czy na lewą rękę, czy nie? Nie, nie. Co, tak? Uh-huh. A to chyba nie na dzisiaj, nie? To nie na dzisiaj, ale właśnie. To są te, co żona kręciła? Nie, nie. To już jest typowo właśnie, jak na sam jedziemy, to tam takie kładziemy. Te grubaski, nie? To na głowę ci coś? No. No ten to taki kogut na sandacza chyba. Na sandacza, ale ci powiem, że właśnie szczupaki i tak dalej to też, nie? Linka ile kosztuje? Linka jest mniej więcej koszt 100 zł. Stówka i co, ile sezonów trzeba wymienić? Czy to już jest na zawsze? No niestety, no. Niestety każdy wie, że co sezon nowa linka? Powinna być nowa linka. A jest jakiś hamulec? Przy tym nie ma, nie? Ty bierzesz. Z góry sorry za durne pytanie, ale ja mam pierwszy raz styczność z muchy. Wyciągasz tak, czyli masz normalnie i ona ci teraz wybiera. Ty musisz i zakręcasz sobie, czyli już nie wybierasz. I wtedy hamulec to jest na ręku. Na ręku. I zwijasz, podciągasz. Zwijasz, podciągasz. Musi być cały czas. Bo teraz właśnie są dwa odmiany zielonego. Jest, który się topi, tak? Czyli na mokrą można muchę łowić, jest spływający. A to spływający dzisiaj będziemy na piętkę, tak? 0,22. Bardzo dobra to jak, firma. Jak na przepon, to dość gruba żyłka, nie? Tak, ale wiedzmy jedno, to jest, łowimy na jętkę. To nie jest zabawa typu mała muszka, tak? To są grube haczyki, idzie to latać. Jak strąg walnie, to potrafi zerwać, nie? Na fluorokarbon też jako przypon nie. Się używa, czy? Tak, tylko bardziej delikatną, bo myślę, że 0,24 to chyba, nie? O, i 0,14, tak? No to też może być, ale nie przy jęce. Byśmy małą muszkę jakąś dali. Przypony gotowe, tak? Przypony gotowe są po prostu od 0,24 wchodzą mniejsze i wtedy ładna Jacksonowa, polecam, niezbyt drogie, a bardzo wytrzymałe i to jest na muszki pokroju takiego samowego. Małe muszki.
normalnie się tak jak łączy przypon jak zwykły? Tak. Uniwersalny węzeł. Doświadczenie kupisz? Doświadczenie kupisz, dokładnie. I założymy coś. Podobnego do jętki. Tak. Nie wiemy jeszcze co lata, ale myślę, że na początek bardzo piękna, z ładnym ogonkiem, taki zielony. Jest. Myślę, że taka biała z szarą dupką będzie. I zawijamy tak samo naukę. Szkoda taką muchę rzucać do wody, tak ładnie wygląda. No. Czekamy, żeby się nie sklejały. Trzy przypięcia. A czym to jest? Co to jest? Z tego co mi Radek mówił, to muszkarz nie rzuca tak jak spinningista, że obławia, tylko obserwuje wodę, czyta i jak jest po co, to wtedy rzuca muchę. Dobrze mówię? Sprawdzamy, czy jakieś oczka są, czy są już jakieś pierwsze zbiórki. Teraz jeszcze jęk nie widać, ale jakbyśmy zobaczyli już pierwsze oczko, już byśmy wiedzieli, jak wyle podejść. Z której strony. Idziemy dalej, idziemy w ten raz. Aha, ja, tak? A to musisz mi powiedzieć co i jak. Wyciągasz, nie puszczasz, jeszcze na pewno musisz wyciągnąć sznur. Tak, czyli zawsze co wyciągniesz, sznur musi być przynajmniej 50 cm bardziej. Ile? 50 cm bardziej wyciągnięty. Teraz zaczynamy tak. Mamy żyłkę. I będziemy mieli zahaczone, tak? Zaczynasz. Tu jest ty pierwszy. Zaczynasz rotację. Trzymasz sobie żółtę. Zaczynasz sobie machać. Tak? Tu wyciągasz sobie żółtę. Wyciągasz. Trochę chyba za bardzo dokręcony, co? Luźno sobie jeszcze możemy wygrać, nie? Już widzimy, gdzie ona leci. Tak, ona już jest daleko, tak? O, jest. Tak. I czym więcej, czym dalej masz, to musisz z tyłu zrobić pauzę, żeby ta mucha... A, żeby doszła do końca. Doszła do końca i wtedy ją możesz na to. I końcówka pada. To było jeszcze za mało. Tak, nie musisz gdzieś tam bardzo, bardzo daleko nawet rzucać, żeby to po prostu padła na wodę, nie? W ogóle, żebym rzucił. Jak już wybierasz tę końcówkę, jak już widzisz nieotronie, to szybko musisz poderwać, żeby szaki gdzieś się nie zaczęły, nie? Trzymasz tutaj, na ziemi masz ten. Ja w sumie specjalny kosze, leworęczny, tak, ale to obojętnie. Jesteś leworęczny? No. To tak, zaczekaj. No jak będzie branie, to i tak sobie zdążę przyłap. Weź ten, wyciągnąć trochę. I tego nie? O, dobra, ja się odsuwam. I się odsuwam. Kur. Początki są trudne. Jedziesz tam na gardło. Ręka w łokciu.
Nie. Dobra. No nie jest to łatwe. Jednak jak się jedzie na muchę, to warto sobie gdzieś pójść na boisko i porzucać tak przed wędkowaniem, nie? To nauczka dla mnie, że ja przyjechałem tutaj totalnie na Krzysia nieprzygotowany. No, wielki nie jest, ale Radek na pusto nie wróci. Tak, pięknie wybarwiony. Oczywiście wraca do wody.